bandami UPA. Bandami UPA, nie żadnymi żołnierzami. Ku czci 27. Wołyńskiej Dywizji 5. Armii Krajowej. Cześć i chwała bohaterom! 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 A teraz na wszystkich sił! Polska! Anty! Polska! 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 Anty! Polska! Polska! Anty! Polska! Polska! Anty! Polska! Polska! Anty! Polska! Przepraszam, można tędy?
Pierwszy zastępca gubernatora. Ani słowem, że pan Wojtek Polacy w stosunku. Wszystko. Na inteligencję Ukrainy. Obywatele Ukrainy. Napisałbym list do was, ale to Arnold nie puści. Chciałbym powitać posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roberta Winnickiego i Wojciecha Bakuna. Chcę powitać senatora RP pana Mieczysława Golbę. Witam Kresowian i rodziny Kresowian. Witam Młodzież Wszechpolską, grupy zorganizowane, kibiców i was tutaj zgromadzonych. Nie chcąc przedłużać, o zabranie głosu poproszę prezydenta miasta Przemyśla, pana Roberta Homę. Jest mikrofon? Szanowny panie senatorze, panowie posłowie, panie prezesi, szanowni państwo. Powinni występować pierwsi parlamentarzyści. Ja dziękuję za udzielenie tego głosu mnie w pierwszej kolejności, ale jako gospodarz powitam wszystkich państwa i dziękuję wszystkim państwu za obecność w dniu dzisiejszym. I na mszy, i w pochodzie, i tutaj pod pomnikiem. Spotkaliśmy się kolejny raz. W zeszłym roku mówiliśmy o konieczności nazwania zbrodni po imieniu. Oczekiwaliśmy nazwania zbrodni ludobójstwem, tego co wydarzyło się na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, o czym mówił tak pięknie w homilii dnia dzisiejszego ksiądz prałat, kapelan, harcerzy. I doczekaliśmy się uchwały Senatu. Za chwilę będzie kolejny krok Sejmu, ale to już o tym powiedzą parlamentarzyści, przynajmniej taką mamy nadzieję. Więc jesteśmy zdecydowany krok bliżej w kierunku uznania prawdy, stanięcia w prawdzie i oczekiwaliśmy od polskich polityków obrony polskiej racji stanu. I dziękujemy za to, co już się wydarzyło. Ale pamiętajmy też, że to jest dopiero pierwszy krok. Tu w Najjaśniejszej Rzeczpospolitej zapadają akty, które stanowić będą, daj Boże, o uznaniu 11 lipca za ludobójstwo. Dnia straszliwej tragedii Gehenny Polaków i Kresowian, ale będzie to pierwszy krok tutaj w Rzeczpospolitej. Powinniśmy i na pewno będziemy robić wszystko,
żeby nasi bracia Ukraińcy także ze swojej strony uczynili to, na co czekamy, na co czekają rodziny, na to czekamy my jako sąsiedzi i potencjalni sojusznicy Ukrainy. Dobrym krokiem rzeczywiście było złożenie kwiatu przez prezydenta Poroszenko, niejako przykryciem tego, że uznał wcześniej tych, którzy są zbrodniarzami, za bohaterów. Przed nami trudny czas. Daj Boże spotkać się za rok tutaj, 11 lipca, w kolejną rocznicę, kiedy będziemy już ten krok bliżej pojednania. Pojednania w prawdzie i uznania tego, na co wszyscy od tylu lat czekamy. Dziękuję za pokojowe podejście. W ostatnich tygodniach w zasadzie powiedzieliśmy, czy powiedziane zostało niemalże wszystko na temat tych dramatycznych zdarzeń, które są podłożem także tego wszystkiego złego, co wylało się na Polskę, na Polaków, na przemyśl, na nas. Ale przecież nie zrobiliśmy nic złego. Oprócz niewątpliwej prowokacji, zdarzenia, które miało miejsce, nagannego zdarzenia, bo nie powinno mieć tak, że ono miejsca, to przecież żyjemy obok siebie. Dzisiejsza Ewangelia najpiękniej określa nas jako chrześcijan i naszą powinność. I chcemy wybaczyć. Tylko najpierw muszą stanąć ci, którzy są winni i uderzyć się w pierś, by mogło to przebaczenie nastąpić. Zakończę słowami modlitwy o wschodzie słońca Jacka Kaczmarskiego. Każdy Twój wyrok przyjmę twardy. Przed mocą Twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy. Przed nienawiścią strzeż mnie, Boże. Co postanowisz, Panie, niech się spełni. Niechaj się wola Twoja stanie. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy. Przed nienawiścią strzeż mnie, Panie. Dziękuję bardzo za uwagę. O zabranie głosu poproszę prezesa Ruchu Narodowego, posła na Sejm, Roberta Winnickiego. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Szanowni Państwo, wielebni duchowni, panie prezydencie, szanowni posłowie, senatorowie na Sejm, dziękuję za tą inicjatywę. Dziękuję za to, że Przemyśl, że Podkarpacie pamięta. Mówię to jako prezes Ruchu Narodowego, jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej, który wprawdzie jest urodzony i wychowany i wybrany z ziemi dolnośląskiej, ale tylko dlatego trafiłem na Dolny Śląsk, czy moja rodzina trafiła, ja się urodziłem na Dolnym Śląsku, ponieważ jeden dziadek był, no może nie z ziemi przemyskiej, ale z tego samego województwa, bo lwowskiego przed wojną, z Mostów Wielkich, z powiatu Mosty Wielkie, a drugi dziadek uszedł przed tym banderowskim ludobójstwem w powiecie Brzeżany, w województwie tarnopolskim. Dlatego ta podwójna misja i ten podwójny obowiązek, żeby dbać o sprawy kresowe, żeby tożsamość polska, a tej tożsamości nie da się zrozumieć, jeśli się nie weźmie pod uwagę Mickiewicza, Słowackiego, jeśli się nie weźmie pod uwagę Wilna, Lwowa, Nowogródka, jeśli się nie weźmie pod uwagę kilkuset lat polskiej historii i obecności na Kresach, czy to północnych, czy to południowych. Szanowni Państwo, powiem dwa słowa o polskiej polityce zagranicznej w kontekście tego, o co wszyscy zabiegamy, czyli o nazwanie ludobójstwa ludobójstwem. W naszej polityce zagranicznej panuje, niestety niezależnie od ekipy, która by rządziła, bardzo mylne przekonanie, że stosunki zagraniczne międzypaństwowe to jest jak relacje, nie wiem, między kobietą a mężczyzną. Albo miłość, albo nienawiść. Albo się kochamy i jesteśmy ślepi na wszystko, co się dzieje po drugiej stronie, albo walczymy, nienawidzimy. Szanowni Państwo, mówiąc językiem polityki brytyjskiej, Polska nie ma
ani wiecznych wrogów, ani wiecznych przyjaciół, natomiast Polska ma swoje interesy. Polska ma swoją godność również. Polska ma swoją tożsamość. I polska polityka zagraniczna musi być spokojna, zrównoważona, ale zawsze zdecydowana i zawsze skoncentrowana na tym, by chronić polski interes narodowy i polską godność. I to musi być absolutną podstawą. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że nasze dążenie do upamiętnienia ludobójstwa i bardzo konkretne upamiętnienie, myślę, że powie o tym więcej pan poseł Bakun, że to upamiętnienie ludobójstwa i powiedzenie prawdy to jest jakieś sianie nienawiści, sianie niezgody. Otóż nie. Niepogrzebane demony przeszłości zawsze wracają w przyszłości i zawsze powodują jeszcze większe straty. Trzeba o tym zawsze pamiętać. My w Sejmie walczymy teraz o to, bardzo się cieszymy, że dzięki naciskowi z kraju również, naciskowi środowisk kresowych, naszej manifestacji, naszym, no nie będzie za dużo słowo, naszym awanturom, które w Sejmie robimy o to, że Senat, dziękuję tutaj panu senatorowi Golbie, uchwalił w czwartek tą uchwałę, która mówi jasno i precyzyjnie o ludobójstwie dokonanym przez OUN, UPA, przez ukraińskich szowinistów na polskiej ludności Kresów Wschodnich. Brawo Senat, naprawdę. Co jest dobre w tej uchwale, to jest wezwanie Sejmu na sposób, gdzie się bijemy o to od wielu miesięcy, do tego, żeby ustanowić 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ludobójstwa dokonanego przez OUN, UPA. Tak jest Dzień Żołnierzy Wyklętych, tak chcemy mieć taki dzień 11 lipca. To jest to, o co walczymy. Szanowni Państwo, walczymy o ustawę, nie uchwałę. Uchwała może być, ale docelowo walczymy o ustawę, która w treści, w tytule i w uzasadnieniu będzie mówiła prawdę historyczną. Szanowni Państwo, pojawiły się takie głosy, że trzeba 17 września czcić męczeństwo kresowian jako całość. Otóż chciałem powiedzieć, że w Sejmie są obecnie dwa projekty ustaw. Jeden projekt ustawy posła Bakuna, mówiący o 11 lipca, Dniu Pamięci Ludobójstwa. I drugi projekt, który mówi o męczeństwie kresowian. I naprawdę nie ma żadnego problemu, a jest wręcz obowiązkiem Sejmu Rzeczpospolitej, żeby uchwalić dwie ustawy. Tak, chcemy czcić i 11 lipca, i 17 września. I między tym nie ma żadnej sprzeczności. Niech nikt nie mówi, że jak ustanowimy 17 września, to nie możemy ustanowić 11 lipca. Naprawdę, bo to nie jest prawda. To po prostu nie jest prawda i ten argument jest wymyślony. Jest wymyślony na potrzeby bieżącej propagandy. Mam nadzieję, że takie sytuacje, jak ostatnio w Truskawcu, nie będą po prostu miały miejsca. Nie będą miały miejsca. Szanowni Państwo, ja również doceniam ten gest pana prezydenta Poroszenki. Dobrze, że tak się stało, dobrze, że złożył te kwiaty, dobrze, że przyklęknął. Problem jest tylko taki, że kwiaty na pomniku ofiar Wołynia w Warszawie zwiędną, a ulica Bandery uchwalona w czwartek w Kijowie niestety zostanie jako jeden z głównych miejscowości. Oczywiście my nie mamy wielkiego wpływu, chociaż mamy pewien wpływ na to, co dzieje się na Ukrainie poprzez, tak jak powiedziałem, spokojny, ale stały, ciągły, zdecydowany nacisk dyplomatyczny. Tak, mamy takie instrumenty i powinniśmy je wykorzystywać. Ale to, co musimy zrobić przede wszystkim, to zadbać o pamięć historyczną i o to, żeby w Polsce był ustawowy zakaz promowania banderyzmu, żebyśmy na własnej ziemi mieli porządek. Zróbmy porządek w Polsce, dopiero zabierajmy się za mówienie Ukraińcom, jaka jest prawda. Tak jest moje stanowisko. Natomiast ten nacisk powinien być. I polskie władze, ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, żeby już nie przedłużać. I pada taki argument, że ukrywanie, chowanie pod stół prawdy historycznej, prawdy o ludobójstwie, niereagowanie na kolejne szkoły, pomniki, ulice, place, oficjalne statusy bohatera dla Bandery, Szuchewycza i reszty tej ludobójczej zgrai. Pada taki argument, że jeśli nie będziemy
nic mówili, że jeśli zapomnimy, że jeśli schowamy to pod dywan, to zbudujemy dobre relacje z Ukrainą. Nic bardziej mylnego, szanowni państwo. Ci, którzy tak robią, a robią tak od wielu lat, szykują trzęsienie ziemi w relacjach polsko-ukraińskich. I to, co się dzieje, to również dzieje się w Przemyślu, jest efektem tego, że nastają dwie różne rzeczywistości, bo w Polsce, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, świadomość historyczna rośnie. Pamięć o przodkach, pamięć o ofiarach, pamięć o ludobójstwie rośnie i ono musi rosnąć, bo nie jesteśmy amebami. Jesteśmy ludźmi, którzy mają swoją tożsamość, godność i historię i musimy o tym pamiętać. A jednocześnie, jeśli my bez naszej reakcji rozwija się na Ukrainie kult i nie ma tutaj reakcji państwa polskiego, to sprawi, że wcześniej czy później, niezależnie od tego, jaki będzie rząd w Warszawie, to dojdzie do trzęsienia ziemi w stosunkach wzajemnych. I winni będą tego ci, którzy dzisiaj chowają sprawy pod dywan, którzy dzisiaj zamiatają sprawy pod dywan. Szanowni państwo, spokój, ale zdecydowanie prawda i pojednanie. Bo jak to było już pięknie powiedziane w kazaniu, nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Dziękuję jeszcze raz Ziemi Przemyskiej, wszystkim zgromadzonym, Młodzieży Wszechpolskiej, panu prezydentowi za te uroczystości. Naprawdę jest to wielka sprawa. Wszystkiego dobrego. Czołem Wielkiej Polsce. Proszę o zabranie głosu przez pana Wojciecha Bakuna, posła na Sejm RP z ruchu Kukiz 15. Szanowni państwo, panie senatorze, panie pośle, panie prezydencie, panowie wójtowie i wszyscy zgromadzeni. Dziękuję serdecznie za to, że na mojej ziemi, jestem posłem ziemi przemyskiej, jestem mieszkańcem Przemyśla, mogę brać udział w takich obchodach. Jednocześnie to, co powiedział już wcześniej pan poseł Winnicki. Tak, to ja jestem współautorem ustawy o ustanowieniu dnia 11 lipca. Poseł z Przemyśla, znający ten temat chyba jak mało kto w Polsce. Tak to myśmy podjęli ten trudny temat. Chciałem zaznaczyć, że podjęliśmy ten temat już w marcu. Po to, żeby mieć wystarczająco dużo czasu, żeby już w tym roku, w dniu jutrzejszym, na masztach przed polskimi urzędami mogły powiewać polskie flagi. Nie żeby mogły, ale żeby był taki obowiązek. Żeby można było obchodzić to święto jako rocznicę centralną w Warszawie. I żeby ludobójstwo wreszcie zostało nazwane ludobójstwem. Nie działaniami ludobójczymi, nie czystkami etnicznymi o znamionach ludobójstwa. Ludobójstwo jest ludobójstwem. Szanowni państwo, niestety przez ponad 3,5 miesiąca, co może poświadczyć poseł Winnicki, w zasadzie zmagaliśmy się z pewną niemocą. Współpracowaliśmy ze wszystkimi środowiskami kresowymi, które chciały taką współpracę podjąć. Wyraziły one zdecydowane poparcie dla takiego kształtu ustawy. Niestety przez 3,5 miesiąca Sejm Rzeczpospolitej Polskiej kolejny raz nie pochylił się nad tym problemem. Nie potrafiliśmy przez 3,5 miesiąca wypracować wspólnego stanowiska. Ja tutaj bardzo dziękuję panu senatorowi i senatorom, że na kilka dni przed datą 11 lipca przez Senat to święto zostało nazwane i że posłowie Rzeczpospolitej, Sejm Rzeczpospolitej został wezwany do tego, żeby uczynić to samo i ustanowić 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa. To, o czym wspomniał też poseł Winnicki, o penalizacji i ściganiu z urzędu symboliki nacjonalizmu ukraińskiego. Taki projekt złożyliśmy w zeszłym tygodniu. Projekt, dzięki któremu nasza Straż Graniczna, nasza Służba Celna nie będzie musiała się zastanawiać, co zrobić, kiedy auta przekraczające granicę ukraińsko-polską mają wywieszone czarno-czerwone flagi. Złożyliśmy tą poprawkę
nie po to, podobnie jak projekt ustawy o 11 lipca, nie podjęliśmy tych działań po to, żeby w jakikolwiek sposób atakować Ukraińców. To, co wybrzmiało dzisiaj na tym marszu, Ukraińcom tak, banderowcom nie. Tutaj należy postawić wyraźną granicę pomiędzy ludźmi, którzy chcą budować Ukrainę w oparciu o ideologię nacjonalizmu ukraińskiego Dmytro Doncowa, nawołującą do agresji czy wręcz mordów na Polakach. Na takiej ideologii nie da się zbudować pojednania polsko-ukraińskiego. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, jest jeszcze wielu mówców. Ja dzisiaj też na podobne obchody jadę do Gliwic. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, naprawdę ze szczerego serca, wszystkim ludziom, wszystkim obecnym tutaj, wszystkim, którzy chcieli oddać hołd bestialsko pomordowanym naszym rodakom na Kresach Wschodnich II RP. Dziękuję Wam serdecznie. Teraz o zabranie głosu poproszę pana Mieczysława Golbę, senatora RP. Dziękuję bardzo, panowie parlamentarzyści, panie prezydencie pięknego królewskiego miasta Przemyśl, drodzy zebrani, mieszkańcy Przemyśla, jak również i okolic. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na tą dzisiejszą, jakże ważną, piękną uroczystość. Wspólnie razem modliliśmy się za ofiary ludobójstwa dokonane przez ukraińskich nacjonalistów. Teraz przeszliśmy tutaj na to ważne miejsce. Chcę bardzo serdecznie za to podziękować. Chcę podziękować, że tak licznie przybyliście na to dzisiejsze święto, można powiedzieć. Ale jest ono bardzo smutne, dlatego że przeżywamy 73. rocznicę ludobójstwa dokonanego na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. To jest bardzo smutne, dlatego że upominamy się od wielu lat. Jestem przede wszystkim również z tych ziem, które zostały dotknięte. Bo największe ludobójstwo w granicach dzisiejszej Polski zostało dokonane w mojej rodzinnej miejscowości, w której się urodziłem, w której mieszkam, w której mieszkała moja mama, mój tato, moi dziadkowie. To właśnie 17 kwietnia 1945 roku ukraińscy nacjonaliści, oddział Mysniki Mściciele, zaatakowali moją rodzinną miejscowość. Spalili ponad 151 zabudowań, jak również ponad 120 małych, niewinnych dzieci, kobiet zostało zamordowanych. To największa liczba w nowych granicach naszego kraju. Smutna, że to dotknęło mojej rodzinnej miejscowości. Moja mama miała wtedy 18 lat, musiała uciekać z palącego domu, który płonął. I budynki gospodarcze zostały spalone. Moja mama uciekała w kierunku Sanu. Cudem uszła z życiem. Uciekała z kilkuletnim dzieckiem swojej starszej siostry. W tej masakrze w Wiązownicy w ciągu 2 godzin wymordowali ukraińscy nacjonaliści małe dzieci, kobiety, jak wspomniałem. Wśród nich między innymi kilkotygodniowe bliźnięta Anieli Kruk, 2-letni Broniu Golba, 6-letni Józiu Golba, 8-letni Władziu Golba, ich matka Anna Golba, ich ojciec Szymon Golba. W ich domu również, którzy chcieli się skryć, bo część już wioski była palona, 3 siostry orzechowskie, Katarzyna, Maria, Stefania, również spłonęły i ich sąsiadka Maria Żołyniak. Te drastyczne wydarzenia, to ludobójstwo na mojej rodzinie, nie ukrywam, że było wspominane przez moją mamę przez wiele lat. Ona zmarła w ubiegłym roku. Wspominała niejednokrotnie, jak było wcześniej to przyjazne współżycie z Rusinami, wtedy oni tak byli nazywani, Ukraińcy. Było 18 rodzin, obok nas niedaleko mieszkali.
Razem zawierali związki małżeńskie, razem chodzili na uroczystości. I co się później nagle stało, to właśnie ta ideologia banderowska, utopijna. To wtedy, nie wiem, jak wspomniałem, 17 kwietnia 1945 roku, ta Sotnia dowodzona przez Zaliźniaka, to rzeczywiście ludobójstwo, które jestem dumny, że zostało w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej nazwane po imieniu. Ale nie rozumiem tego, dlaczego 23 pani i panów senatorów głosowało przeciwko tej uchwale. Przecież to myśmy w tej uchwale takiego złego zrobili. Tylko prawda. Też pytali nas, dlaczego my tak podejmujemy. Niejednokrotnie mówili, że to pochopnie, że to nie trzeba się śpieszyć. Że oni podjęli w 2013 roku czystki etniczne o znamionach ludobójstwa, jakiś potworek słowny. Nie nazwali tą prawdę historyczną taką, jak ona była, ludobójstwem. Pytali nas, czy rozmawialiśmy z braćmi Ukraińcami, czy konsultowaliśmy naszą uchwałę, czy konsultowaliśmy naszą uchwałę z Nadią Sawczenką, która w tym dniu była w polskim parlamencie. Ja odpowiedziałem kolegom senatorom, paniom i panom senatorom, że wtedy, kiedy w ubiegłym roku, 9 kwietnia, był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w Werchownej Radzie na Ukrainie, w parlamencie, czyż zapytali go, co mu przygotowali, co przygotowali polskiemu narodowi, co przygotowali rodzinom kresowym, podejmując taką ustawę, nazywając ludobójców bohaterami narodowymi. Przecież to jest skandal. To woła pomsty do nieba. Nas wzywają, żebyśmy my konsultowali. Nie. Senat Rzeczypospolitej. Jestem bardzo dumny. Mój klub w całości 60 senatorów poparło tą ustawę. A nie ma w niej nic złego. Państwo odczytam. Słuchajcie. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945. W lipcu 2016 roku przypada 73. rocznica apogeum fali zbrodni, której na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej dopuściły się organizacje ukraińskich nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia oraz SS Galicję i ukraińskie formacje kolaborujące. W wyniku ludobójstwa w latach 1939-1945 zamordowanych zostało 100 kilkadziesiąt tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej. Ich dokładna liczba do dziś nie jest znana, a wielu z nich wciąż nie doczekało się godnego pochówku i upamiętnienia. W rzeziach oprócz Polaków ginęli także Żydzi, Ormianie, Czesi, przedstawiciele innych mniejszości narodowych, a także Ukraińcy, starający się pomóc ofiarom. To tragiczne doświadczenie powinno być przywrócone pamięci historycznej współczesnych pokoleń. Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd obywatelom II Rzeczypospolitej Polskiej, bestialsko pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża najwyższe uznanie samoobronom kresowym, żołnierzom Armii Krajowej, batalionom chłopskim i innym organizacjom niepodległościowym, podejmującym heroiczną walkę w obronie ofiar. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek i wdzięczność tym Ukraińcom, którzy narażając własne życie ratowali Polaków. Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o honorowanie wszystkich zasłużonych odznaczeniami państwowymi. Ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów do tej pory nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane zgodnie z prawdą historyczną ludobójstwem. Senat Rzeczypospolitej Polskiej postuluje, aby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich. Szanowni Państwo, przeszłość powraca do nas wieloma drogami. Z jednej strony nas zadowala, z drugiej zaś rani. Dziś spotykamy się ze względu na to, że przeszłość jak nigdy głęboko nas rani. Rani nas to, że pod szyldem czerwono-czarnej flagi została niewinnie przelana krew polskich dzieci, polskich kobiet, polskich mężczyzn.
każda zbrodnia dokonana na naszych przodkach to zbrodnia dokonana na nas. Każdy pierwiastek uderzający w naszą niepodległość, w naszą suwerenność, w naszą etniczność, czy w przeszłości, czy nie daj Boże w przyszłości, to pierwiastek uderzający w teraźniejszość, w naszą tożsamość. I właśnie to, co się stało w 1943 roku na Wołyniu, to cios w naszą narodową tożsamość. Często nam, jako Młodzieży Wszechpolskiej, zarzuca się to, jakobyśmy nawoływali do nienawiści i różne obelgi na nas się rzuca. Aczkolwiek podtrzymujemy tezę, że współpracy nie da budować się na kruchym i zakłamanym fundamencie. Dlatego nie widzimy żadnej możliwości współpracy z Ukrainą w tej formie, jak to obecnie wygląda. Bo tak jak już zostało wspomniane, kwiaty na grobach, przepraszam, na pomnikach upamiętniających ofiary zwienną. Znicze zgasną, a kultowanie zbrodniarzy na Ukrainie jest wciąż wszechobecne. Smutnym faktem jest to, że tak w dużej mierze wszystkie media przejmowały się tym, co się działo na Ukrainie. A kiedy my rok temu wraz z koleżeństwem z Młodzieży Wszechpolskiej chcieliśmy przewieźć paczki naszym rodakom mieszkającym na Kresach, spotkaliśmy się z ogromnymi problemami. Dlatego tak ważne jest dla nas, jako dla młodego pokolenia, pamięć historyczną. Chcemy identyfikować się z naszym narodem i naszą historią. Bowiem żyjemy polską przeszłą, żyjemy polską teraźniejszą i żyjemy polską przyszłą. Świat pozna prawdę i się nią zachłyśnie, a błogosławieństwo nad Polską zawiśnie. Pamiętajmy o tym, aby fundament przyszłej Polski był budowany na prawdzie. Dziękuję. Czołem Wielkiej Polsce. Teraz poproszę o zabranie głosu prezesa Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Mirosława Majkowskiego. Szanowni Państwo, Szanowni Posłowie, Parlamentarzyści, Panie Senatorze, Panie Prezydencie. Przede wszystkim chciałem podziękować Panom Posłom i Panu Senatorowi, że są dzisiaj z nami, że wsparli nas swoimi osobami, że czują tą potrzebę, ponieważ jest to dla nas szalenie ważne. W ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach w Przemyślu jest to dla nas bardzo ważny gest, gest solidarności z nami. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przybyli do nas, do Przemyśla, z innych miast w Polsce. Są z nami ludzie z Niska, ze Stalowej Woli, są z nami z Łańcuta, z Rzeszowa, z Przeworska. Dziękuję wam za to, że jesteście, bo też czujecie potrzebę, też nas wspomagacie. Moi drodzy, niestety doczekaliśmy czasów, że 26 lat musimy czekać na to upamiętnienie, na te słowa o ludobójstwie. Ludobójstwie. Proszę Państwa, tu nie ma miejsca na jakieś targi. Tu nie ma miejsca na odraczanie podjęcia ustawy o ludobójstwie. 26 lat od 89 roku, proszę Państwa, to jest jakaś kpina. Gdzie jest nasza godność? Gdzie jest godność naszych parlamentarzystów, że przez 26 lat nie potrafili podjąć uchwały, ustawy o nazwaniu tego dnia, tego wydarzenia, jakie miało miejsce na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, tej straszliwej zbrodni ludobójstwem. To jest hańba, proszę Państwa. Dzisiaj Senat dobrze podjął uchwałę, chwała. Ale gdzie jest Sejm? Czekamy, panowie posłowie, panie marszałku Sejmu. Tu nie ma miejsca na żadne targi. Pamięć 200 tysięcy pomordowanych naszych rodaków nie może być
żadnym elementem targowania się. Proszę Państwa, wasze wsparcie tutaj, moi przedmówcy powiedzieli już chyba wszystko, ja nie chcę przedłużać, wasze wsparcie, którego świadectwem jest to, że jesteście tu dzisiaj z nami, jest dla nas szalenie ważne. Ci, którzy walczą o prawdę historyczną i pod przykrywką różnych procesji religijnych czy innych wydarzeń kulturalnych przelewa ten banderyzm na nasz grunt. Proszę Państwa, nie ma, nie było i nie będzie zgody w Polsce na przelewanie tej zbrodniczej ideologii na nasz grunt. Nie ma i nie będzie zgody. Nigdy. Tych, którzy walczą o prawdę historyczną. Mam na myśli nawet samego siebie. Nazywa się rosyjskimi agentami. Opłaconymi przez Kreml, przez Władimira Władimirowicza, Putina, Ławrowa, nie wiem kogo jeszcze. Pisze się paszkwile. W artykułach prasowych oczernia się prezydenta miasta. Oczernia się władzę Przemyśla. Nazywając, że stosujemy antyukraińską retorykę. Nie! Nie stosujemy antyukraińskiej retoryki. Nie zgodzimy się po prostu na ten banderyzm, na tą zbrodniczą ideologię. Moi drodzy, chciał przyjść tutaj, pisał do mnie jeden młody Ukrainiec, że chciał przyjść z flagą. On pisał do mnie, że po naszym apelu, z którym zwróciliśmy się do Ukraińców o pojednanie w duchu prawdy, napisał, że chce przyjść, tylko boi się, no bo czy jemu się nic nie stanie. Nie, zapewniłem go, że nie. Będę szedł razem z nim, będzie szedł ze mną i włos mu z głowy nie spadnie absolutnie. Dlaczego? Wczoraj mi napisał, że nie przyjdzie, ponieważ został zastraszony przez Ukraińców. Czy widzimy tu dzisiaj na nasz apel, na nasze wezwanie o pojednanie, chociaż jedną ukraińską flagę? Nie, nie ma. Taka jest odpowiedź. Żyjemy na jednym terenie. Chcemy żyć w zgodzie i pokoju. Chcemy, żebyście kultywowali swoje tradycje, swoją kulturę, swój obrządek. Niech wielokulturowość tych ziem będzie jej bogactwem, a nie przekleństwem. Niech będzie jej bogactwem. Wyzyskujmy z tego wszyscy, my Polacy i Ukraińcy. Żyjmy razem, wspólnie, w zgodzie i w pokoju. I nazwijmy wreszcie rzeczy po imieniu. Moi drodzy, zwracam się do was teraz z prośbą. Pochylmy nasze flagi narodowe i oddajmy minutą ciszy hołd pomordowanym na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej Polakom, ale też tym sprawiedliwym Ukraińcom, którzy zginęli za to, że pomagali swoim polskim sąsiadom. Dziękuję bardzo. Marek jest od Litwanii Pański. Pożyćmy właśnie tych wszystkich, których wspominamy dzisiaj, aby Bóg pełen miłosierdzia udzielił im wiecznego odpoczynku. Moja Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie bez słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światło dźwięku i stanie, a im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Krzyżem Bołyńskim.
Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy, to już jest koniec naszych uroczystości. Bardzo dziękuję za obecność tutaj dzisiaj. Dziękuję za słowa wsparcia, za pomoc w organizacji tego wydarzenia. Chciałbym podziękować panu prezydentowi Robertowi Chomie za pomoc w wszelkich formalnościach. Chciałbym podziękować koleżankom, kolegom z Ruchu Narodowego, z Młodzieży Wszechpolskiej, z Patriotycznego Przemyśla, kibicom, Mirkowi Majkowskiemu z Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej i wszystkim, kogo nie wymieniłem, również dziękuję, a przyczynili się do zorganizowania tych uroczystości. Jeszcze raz dziękuję. Thank you.
Mama, a jaka to flaga?